Witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin Marcin powiada tak: wspaniały panie Stanisławie. No, dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać pana o czasy PRL i stosunek ówczesnego społeczeństwa odnośnie wielkiej idei socjalizmu głoszonej przez władzę ludową. Czy faktycznie całe społeczeństwo było anty-PRL, tak jak czasem można wywnioskować z opowiadań byłych opozycjonistów? Na przykład na filmach z wieców Gomułki widać niekończące się i wiwatujące tłumy. Czy znał pan ludzi, którzy faktycznie w to wszystko wierzyli? Nie mam na myśli partyjniaków, tylko zwykłych, szarych obywateli. No, muszę powiedzieć, że okres PRL-u nie był pod tym względem jednolity. Pierwsze lata, to znaczy lata 40. i 50., to było dożynanie, że tak powiem, tych takich niezłomnych patriotów, no i intensywna stalinizacja, której ulegli również niestety inteligencja uległa tej stalinizacji. I te wiece, o których, wiece Gomułki, o których pan pisze, to jest rok 1956. Rzeczywiście społeczeństwo wiązało wielkie nadzieje z powrotem Gomułki do władzy, między innymi dlatego, że on też w czasach stalinowskich był represjonowany, tam siedział w tym więzieniu specjalnym w Mierzeszynie. No i ludzie myśleli, że skoro on tam przez tę maszynkę do mięsa sam przeszedł, no to będzie trochę bardziej wyrozumiały dla tutaj innych. Tak zresztą było. No, terror, dawny terror zelżał. Nawet przed powrotem Gomułki do władzy, jak tylko Stalin umarł, to zaczęły się masowo rozwiązywać kołchozy, spółdzielnie produkcyjne. I Gomułka tego nie hamował. Tylko tak nawet mu z tego powodu robiono wyrzuty, ci tacy, między innymi Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, krytykowali Gomułkę z pozycji lewicowych, jak to w Towarzyszu Szmaciaku pisał Janusz Potański, że chłopom daje on nawozy, zamiast powsadzać ich do kozy, przez to nasz główny cel, kołchozy, w odległą przyszłość się oddala. No to taki mniej więcej był ten list otwarty do partii Kuronia i Modzelewskiego z 1963 roku. A potem Gomułka się po prostu, ja myślę, że Gomułka się po prostu znudził. No bo rzeczywiście wygłaszał takie tasiemcowe przemówienia, które mogły przyprawić o ból zębów, aż wreszcie został obalony. Przypuszczam, że pewną rolę w tym jego obaleniu odegrało to, że on podpisał traktat pokojowy z Niemcami. Znaczy nie traktat pokojowy, tylko traktat graniczny, przepraszam, z Niemcami. Republika Federalna Niemiec uznała granicę na Odrze i Nysie, zanim jeszcze zrobił to Związek Sowiecki, czyli za tę samowolkę, no to Gomułka został ukarany. I Zagierka, no to takiego niechętnego stosunku do PRL-u nie było. Przynajmniej do pierwszej połowy lat 70., bo potem już się pojawił. W 76 roku już były te rozruchy w Radomiu i w Ursusie. No a potem, ponieważ trzeba było spłacać te kredyty, jakie na tę iluzję dobrobytu zostały zaciągnięte, no to było coraz gorzej i w związku z tym to niezadowolenie rosło. I wreszcie w 1980 roku, akurat teraz 40. rocznica tych wydarzeń nastąpi, podpisania tych porozumień wszystkich, no to większość społeczeństwa wtedy, no znaczna część, chyba nawet większość społeczeństwa zbuntowała się, ale nie tyle może przeciwko PRL-owi, co przeciwko partii.
bo rzeczywiście przeciwko partii. Na co zwrócił uwagę wtedy Stefan Kisielewski, mówiąc, że głównym tu jest klasa, a klasa robotnicza wcale nie chciała tak likwidować socjalizmu, tylko występowała przeciwko takiemu panoszeniu się PZPR-u. I jeżeli by tam PZPR przeszła na jakieś takie bardziej ugodowe pozycje, to kto wie, jakby się to skończyło, no ale nie przeszła. I między innymi dlatego, że ten bunt wymknął się spod kontroli, bo przypominam, że w trzech ośrodkach tych, gdzie podpisano porozumienia w sierpniu 1980 roku, to na czele tych ośrodków buntu stali tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Kukuniek, czyli Lech Wałęsa w Gdańsku, Marian Jurczyk w Szczecinie i pan Sienkiewicz w Jastrzębiu-Zdroju. Także tak to wyglądało. No i generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. I no, muszę powiedzieć tak, że ocena stanu wojennego też nie była jednolita. Też nie była jednolita, bo chyba ponad 50% poparło właściwie stan wojenny. No inna rzecz, że nie bardzo było wiadomo, jaka byłaby alternatywa wobec stanu wojennego, więc z dwojga złego lepiej było, tak? Chociaż oczywiście pojawiły się i takie slogany ówczesne: wracaj, Edziu, do koryta, lepszy złodziej niż bandyta. To, no i o tym, że te... że ludzie, niektórzy przynajmniej, nie we wszystko, bo tam we wszystko to trudno było uwierzyć, to tylko wariaci, a znałem i takich, na studiach miałem takiego kolegę, który był autentycznie przejęty tym. No i kiedyś pamiętam, że szliśmy wieczorem w Lublinie, przechodziliśmy koło Komitetu Wojewódzkiego i tam się paliły światła w niektórych oknach i ten z autentycznym przejęciem powiedział: patrzcie, jak tam pracują. No rzeczywiście byli tacy, co wierzyli może nawet we wszystko, ale jeżeli oceniamy PRL, to musimy te etapy wziąć pod uwagę, bo nastroje społeczne się zmieniały w zależności od tego, na jakim etapie PRL się znajdowała. Pan Wojciech Górski zadaje mi proste pytanie. Wódka czy whisky i dlaczego? No whisky to też jest wódka, przecież to nic, znaczy różni się oczywiście smakiem. I jedno i drugie, bo nie, whisky do wszystkiego nie pasuje, na przykład do śledzia. To lepiej jednak, lepsza jest czysta wódka, a whisky tam po dobrym posiłku można sobie, albo nawet i wieczorem sobie można taką szklaneczkę wypić, to wtedy się ma lepszy nastrój i w ogóle człowiek inaczej, znaczy człowiek jak wypije, to się staje innym człowiekiem, a ten inny człowiek też chce wypić, w związku z tym na jednym często się nie kończy. Pan Grzegorz Kalisz: witam panie Stanisławie, czy mógłby pan przytoczyć jakieś ciekawe wątki z rozmowy przeprowadzonej z księdzem, który w czasie mszy głosił bolszewickie poglądy? No mógłbym. Ja tam chciałem mu powiedzieć właściwie, dlaczego ja mu zarzucam, bo on był ciekaw, dlaczego ja mu zarzucam, że głosi bolszewickie poglądy. Właściwie on tam taką bolszewicką modlitwę wypowiedział i ja mu powiedziałem, że mam nadzieję, że Pan Jezus tej modlitwy bolszewickiej nie wysłucha. No i on był trochę dotknięty i ja mu wyjaśniłem, że są rozmaite sposoby reagowania na nierówności społeczne i realizowania zasady powszechnego przeznaczenia dóbr, bo o to między innymi poszło. Tę zasadę można realizować dwojako. Na sposób komunistyczny, że dystrybucja wszystkich dóbr przez państwo, które jest jedynym ich posiadaczem i dysponentem, albo tak jak to pisał taki ekonomista, nie Jerzy Orwell, tylko no, nie przypomnę sobie teraz tego nazwiska,
w książce, którą Oficyna Liberałów wydała jeszcze w podziemiu w latach 80. I on tam twierdził, że zasada powszechnego przeznaczenia dóbr realizuje się w ten sposób, że właściciel inwestuje, bo chodziło o to, że własność ma służyć społeczeństwu, że właściciel inwestuje. No to znaczy, co robi? Ano stawia do dyspozycji innych ludzi pewne dobra, których przedtem nie było. Na przykład zakłada sklep we wsi, w której nie było sklepu. Czy tam buduje fabrykę wichajstrów. No i dzięki temu ludzie mają wichajstry. I jeżeli trafnie, odgadnie ludzkie potrzeby, to zostanie wynagrodzony zyskiem. A jak nie trafnie, odgadnie, nie zgadnie, odgadnie tych ludzkich potrzeb, no to straci w to, co zainwestował. No i ja mu właśnie to tłumaczyłem i nie wiem, czy tam trafiło mu to do przekonania, ale taka była nasza rozmowa. Drugie pytanie. Czy pana zdaniem Józef Beck powinien zrezygnować z polskich praw do Gdańska i Górnego Śląska, aby uniknąć wojny z Niemcami? Czy Polska powinna zrobić wszystko, aby pierwsze uderzenie niemieckie skierować na Francję? No w przypadku pierwszej części tego pytania to właściwie musimy odpowiedzieć na inne. Co jest lepsze? Czy utrata całego państwa, czy utrata jakiejś jego prowincji? Czy tam nawet nie prowincji, tylko na przykład Gdańska to nie prowincja, Górny Śląsk to owszem prowincja. Więc moim zdaniem lepiej jest utracić prowincję niż całe państwo. I to jest odpowiedź na pytanie, co powinien zrobić Józef Beck. Natomiast czy Polska powinna zrobić wszystko, aby pierwsze uderzenie niemieckie skierować na Francję? No, Polska o tym nie decydowała. Gdyby Polska spełniła niemieckie żądania, no to nie byłoby żadnego powodu, żeby Niemcy uderzali na Polskę, tylko wtedy uderzyliby na Francję. To Polska mogłaby zrobić, żeby to pierwsze uderzenie niemieckie skierować na Francję. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, dlaczego prężenie cudzych muskułów prowadzi do wojny? No nie, ja tak nie mówię. Prężenie cudzych muskułów zawsze, znaczy z reguły kończy się katastrofą, bo ten, czyje muskuły prężymy, to wcale nie ma na cel, na uwadze naszego interesu, tylko interes własny. Jeżeli następuje konflikt interesów, to bez wahania poświęca nasz interes na rzecz interesu własnego. Więc to niekoniecznie musi prowadzić do wojny, natomiast z reguły prowadzi do katastrofy. I druga część. Czemu zrezygnował pan z nazywania Lecha Wałęsy jako kukuńka? No wcale nie zrezygnowałem. Dlaczego pan tak uważa? Cały czas nazywam go kukuńcem. No bez przerwy o nim nie mówię, bo tam nie ma takiej potrzeby, ale jak mówię, to nazywam go kukuńkiem jak najbardziej. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, w swoich felietonach dzieli pan państwa na poważne i niepoważne, jednocześnie krytykując rzeczywistość polityczną w Polsce. Mam pytanie, czy jest jakieś państwo w Europie, a jeśli nie, to na świecie mniej poważne od Polski? Na świecie to jest sporo takich państw mniej poważnych od Polski, na przykład Liban. On istnieje, no, to pan Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że państwo polskie istnieje teoretycznie. Ale to jeszcze bardziej teoretycznie istnieje Liban jako państwo, bo tam te władze takie oficjalne, to one nie kontrolują nawet terytorium państwowego, nie mówiąc o innych sprawach, bo tam z jednej strony Syria z Hezbollahem, a z drugiej strony Izrael, więc to tak to wygląda. W ogóle różnica między państwem poważnym i tym drugim i pozostałym jest taka, że państwo poważne potrafi zdefiniować swój interes państwowy i go realizuje. Natomiast państwo pozostałe to albo nie potrafi tego zrobić, a jak nawet potrafi, to szybko o tym zapomina i zatacza się od ściany do ściany w zależności od tego, w którą stronę je ktoś popchnie. No i to według tego kryterium można spojrzeć na państwa i wtedy będziemy mieli odpowiedź na to pytanie.
Najmilejszy panie Stanisławie, powiada pan Wojciech Sołtys. Dziękuję bardzo. Zauważyłem, że wiele osób nie szanuje poprawności języka w piśmie czy w mowie. Wiem dobrze, że każdy popełnia błędy, w tym oczywiście ja, ale wypadałoby chociaż starać się mówić poprawnie, a wielu ludzi się nawet i zdenerwuje lub wzruszy ramionami, gdy ich poprawię. Dla mnie to kwestia kultury osobistej i szacunku. Język jest tworem kultury, narzędziem, którym choć nieco zmienionym mówili nasi przodkowie i będą mówiły nasze dzieci, więc powinniśmy go przechować i przekazać w jak najlepszym stanie. Inną sprawą jest to, że taki język, który rządzi się swoimi zasadami, jest trudny do nauki dla agentów obcych wywiadów. Czasami śmieje się, gdy pomyśla, jak Angol uczy się mówić słowo szczwany albo ścisły. Czy miałby pan może jakąś cenną myśl, która pomoże mi przekonać nawet najbardziej twardogłowych, że warto choć trochę starać się o poprawność języka. Życzę panu spełnienia najskrytszych pragnień, właśnie tych, które zapewne teraz wpadły panu do głowy. No dziękuję za te życzenia. Zgadzam się z panem, że język jest tworem kultury, a kultura jest rodzajem depozytu, którego myśmy nie wytworzyli, tylko myśmy odziedziczyli po poprzednich pokoleniach. No i z tego tytułu spoczywa na nas obowiązek przekazania tego depozytu w stanie, no przynajmniej nieuszczuplonym, a najlepiej jeszcze wzbogaconym, następnym pokoleniom. No i w związku z tym trzeba dbać o język, nie zaśmiecać go, tak jak to się teraz dzieje, gdzie wprowadza się do języka polskiego jakieś takie skróty wzięte z innych języków, na przykład z języka angielskiego, zwłaszcza na określenie rozmaitych zboczeń płciowych. No i w związku z tym język staje się niezrozumiały. To znaczy dla tych, którzy w ten sposób się językiem posługują, bywa on zrozumiały. Pamiętam, jak we Francji tak dokonałem takiego spostrzeżenia, że są dwa narody francuskie. I to właśnie dla cudzoziemca było bardzo widoczne, nawet być może lepiej niż dla Francuza. Dlatego, że jak człowiek, jakiś Francuz przynależał do tego pierwszego narodu francuskiego, no to on się posługiwał normalnym językiem francuskim, który cudzoziemiec rozumiał. Natomiast Francuzi należący do tego drugiego narodu francuskiego między sobą się porozumiewali takimi beknięciami. No i rozumieli się, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jakie treści można wyrazić przy pomocy takiego beknięcia. No bardzo proste komunikaty, dobrze mi, niedobrze mi, odsuń się, przesuń się, no i o takie rzeczy. Ale to dla tych ludzi wystarczało, więc dlatego właśnie, żebyśmy nie ulegali barbaryzacji, to powinniśmy dbać o język. Ja nie podzielam tylko pańskiej lekceważącej opinii o agentach obcych wywiadów. Oni mają zdolności językowe, bardzo intensywnie się w tym kierunku kształcą i jeżeli się taki agent dobrze wyszkoli, to nie odróżniłby pan go po akcencie od rodowitego Polaka. I pan Pablo Błaszczyk. Dzień dobry. Kiedyś pan mówił o Spytku z Melsztyna jako o jednym z najlepszych polskich polityków. Nie mówiłem, że był najlepszym polskim politykiem, tylko jednym z najmłodszych. On był wojewodą krakowskim i przywódcą takiego stronnictwa politycznego wtedy, które Polską trzęsło, mianowicie stronnictwa panów małopolskich. I Spytko z Melsztyna miał wtedy lat 18, więc rzeczywiście. Ale w średniowieczu dzieci szybciej dojrzewały i dochodziły do... Zresztą ludzie krócej żyli, w związku z tym, jak tam ktoś miał 18 lat, to już był dojrzałym człowiekiem. Królowa Jadwiga, jak wyszła za Władysława Jagiełłę, to bodajże miała lat 13. No dzisiaj Jagiełło został skazany za pedofilstwo, a wtedy to nie budziło niczyjego zdziwienia. Ciotka naszej królowej Jadwigi, Joanna Neapolitańska, zwana Krwawą,
miała 15 lat, a już zamordowała trzech mężów, a czwarty ją załatwił. Także, co zresztą wywróżył jej astrolog, bo jej przepowiedział Maritabi Turcum ALGO. Będziesz poślubiona ALGO. Te litery to były pierwsze litery tych mężów z tym ostatnim, który załatwił Joannę Neapolitańską. Ona była bardzo ładna i w związku z tym nikt nie chciał wierzyć, że jest taka krwiożercza. No i nawet tam ludzie mówili, kochajcie Boga i królowę Joannę. No ale potem prawda wyszła na jaw. To jest ilustracja tego, i miała 15 lat. To jest ilustracja tego, jak to było w dawnych czasach. Zresztą nie tylko w takich dawnych jak średniowiecze, ale na przykład w czasach napoleońskich, na początku XIX wieku, William Pitt młodszy był premierem Wielkiej Brytanii i miał 23 lata. No teraz 23-latek to nie wiem, czy teczkę może nosić za jakimś posłem, a wtedy proszę bardzo. Proszę Państwa, i na tym kończę ten cykiel. Do zobaczenia przy cykielu następnym.